Społecznicy z Tczewa prowadzą kolejną zbiórkę na pomoc dla Ukrainy. Tym razem pakiety z pomocą żywnościową, wsparciem dla wojska i generatorem prądu. Łukasz Brzątkowski i Tomasz Brzyski chcą dowieść do Bachmutu, który nazywany jest ukraińskim Verdun. Walki trwają tam od początku wojny. Miasto, które znajduje się w obwodzie donieckim, zostało praktycznie zrównane z ziemią. Potrzebna jest każda pomoc. Jedziemy do Bachmutu, bo tam jest potrzebna teraz pomoc, najbardziej, najintensywniejsza. No, myślę, że już jesteśmy na tyle doświadczeni, że sobie poradzimy, więc mamy tą szansę, okazję, że jesteśmy w stanie pomóc właśnie tam i chcemy tą pomoc zanieść tam, gdzie jest najbardziej potrzebna. No, mamy cały czas kontakt z ludźmi, ze znajomymi z Ukrainy, w zasadzie i tu z Polakami, którzy też jeżdżą w takie rejony i wiemy, że sytuacja jest tam naprawdę dramatyczna i jest potrzebna ta pomoc. No w zasadzie cała Ukraina jest rejonem działań wojennych. Wiadomo, że Bachmut to jest taka, mówimy o tym ukraińskie, Verdun. Tam walki toczą się praktycznie chyba od marca, więc teraz tam akurat Rosjanie położyli największy nacisk na zdobycie miasta Bachmut. My byliśmy już w wielu miejscach, ale chyba ta ostatnia nasza wyprawa na Izium dobitnie pokazuje, że każda pomoc jest oczywiście bardzo ważna, gdziekolwiek ona nie trafia na Ukrainę, ale są takie miejsca, gdzie mało osób w ogóle dojeżdża i prawdopodobnie w tych wioskach w okolicach Izumu, w których my byliśmy z pomocą, tam nikt nigdy już do nich nie dojedzie. Więc ta pomoc w takich rejonach przyfrontowych jest tą taką pomocą zero-jedynkową, czyli jeżeli nie dojedziemy my albo inne osoby z Polski, bo też jest kilka ekip, które jeżdżą bardzo daleko, to ta pomoc tam nigdy nie dotrze. No, tradycyjnie my jesteśmy bardzo mocno nastawieni na pomaganie osobom cywilnym, czyli znowu uda się nam zrobić 200 paczek żywnościowych, co najmniej 200 paczek żywnościowych, bo może uda się tą liczbę jakoś znacząco poszerzyć, no ale także nie ukrywamy, że jedziemy z pomocą dla chłopaków, którzy tam walczą na froncie. Dla nich pomoc jest troszeczkę inna, bo to są takie racje żywnościowe polskie, które udało nam się pozyskać. Także tutaj dzięki współpracy z Łukaszem Fantuchem z Krakowa, z którego poznaliśmy pod Iziumem, uda się nam przekazać na przykład takie termowkładki do obuwia. Będziemy oczywiście zbierać wełniane skarpety, bo to jest bardzo potrzebne. I staramy się także tym, którzy tam bezpośrednio narażają swoje życie, także im troszeczkę pomóc. Przede wszystkim materialnie, ale musimy też pamiętać o tym, że my jeżdżąc tam jesteśmy tak naprawdę trochę samozwańczymi ambasadorami Polski, ponieważ ludzie bardzo dobrze odbierają nasz kraj na Ukrainie. Szczególnie w tych terenach, gdzie my dojeżdżamy, są czasami mocno zdziwieni, że właśnie ludzie gdzieś tam z daleka przyjeżdżają do nich. I to też jest ważna taka pomoc psychologiczna, takie dodanie otuchy, że oni nie są w tej sytuacji sami.